Moją ambicją było zbudowanie czegoś, co bym nazwał uniwersalnym wzruszeniem. Przede wszystkim on marzył o tym, żeby Polska była krajem cywilizowanym. His fantasy, his imagination was constantly in work. On się poruszał jak na takim czarodziejskim dywanie, że znikał, wracał, dopiero jak napisał, to się człowiek dowiadywał. Był bardzo charmant i błyskotliwy, co uważam za wielki plus mężczyzny. So full of sweetness and helpful, not spoiled at all, not like, you know, other people I can think of. He was one of the people I was most keen on when I was writing a lot about poetry. Marvelous poet. For the young poets especially, he was a real model. Czytanie Herberta z wypiekami na twarzy podnosiło nas na duchu. Marzyłem o tym, żeby zadzwonić do Herberta i go zapytać, czy mam zostać na emigracji, czy nie. Poezja niezwykle korespondowała z tym czasem i z naszymi potrzebami. To był prawdziwy głos swobodnej Polski. A book of poems selling out in 3 days? Bałam się aresztowania, bałam się no... He would always seem to be sort of on the verge of crying or being sorry about something. It was awful. It was awful. Because you couldn't stop him. He was killing himself and his work. I któregoś razu zniknął, po prostu zniknął. Mówię sobie, nic ze mnie nie zostanie, przecież to jest jasne. Wiecie, no nic z tego nie zostanie, naprawdę. Kiedy milczał, był ciekawy, kiedy mówił, był ciekawy, kiedy śmiał, kiedy dowcipkował, kiedy się awanturował. To była obecność nieustanna.